Za nami długi majowy weekend. Był to czas pracowity dla wszystkich służb. Jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu mławskiego interweniowały 14 razy. Odnotowano 7 miejscowych zagrożeń, 6 pożarów i jeden fałszywy alarm. Jeśli chodzi o działania związane z pożarami, to był to m.in. pożar obory murowanej w miejscowości Uniszki Zawackie, ponadto dwa pożary pojazdów samochodowych, jeden na drodze krajowej nr 7, również w miejscowości Uniszki Zawadzkie, drugi w miejscowości Parcelełomskie w pobliżu lasu. Paliła się także sucha trawa. Straż wyjeżdżała do ognisk na posesjach, kolizji i wypadków samochodowych, usuwała zalegające na drogach konary drzew ponadto uczestniczyliśmy w akcji ratunkowej podczas ratowania mężczyzny który się wędkarza który zsunął się skarpy na zbiorniku wodnym w miejscowości Uniszki Cegielnia oraz dwukrotnie działaliśmy podczas usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych po majowym weekendzie zastępy straży pożarnej uczestniczyły we wszystkich zgłoszeniach dotyczących fałszywych alarmów w szkołach, gdzie odbywają się matury. Strażacy zabezpieczali teren przy placówkach.